Liniusz starszy, historyk i pisarz rzymski opisywał historię jak mało kto. Około 60 roku naszej ery wspominał o skale wystającej raptem 40 metrów nad poziomem Morza Czarnego. Dwa tysiące lat temu mówiono o tej wyspie, że to wyspa Achillesa, bohatera dziesięcioletniej wojny trujańskiej. Od raptem około 500 lat zwykło się określać tę wyspę liczącą raptem 20 km2 mianem wyspy wężowej. W dniu rozpoczęcia barbarzyńskiej rosyjskiej napaści na niepodległą Ukrainę 24 lutego 2022 roku na wyspie przybywał m.in. ukraiński strażnik graniczny Roman Chrybow. Jego oczom w okolicach godziny 18 ukazuje się jeden z najpotężniejszych krążowników rosyjskich. Widok. Przerażał. Chrybow relacjonował przebieg spotkania z okrętem flagowym floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej. Legendarna odpowiedź na prośbę o złożenie broni przeszła do historii. Błyskawicznie rozeszła się informacja, że potężny okręt zmiótł z powierzchni ziemi obrońców wyspy, w tym i pana Romana Chrybowa. Po kilku dniach okazało się fortunnie, że obrońcy nie zginęli, a dostali się do rosyjskiej niewoli. Miesiąc później, 29 marca, Chrybow zostaje odznaczony za zasługi i niczym Achilles zostaje bohaterem. Tyle, że w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, którą miejmy nadzieję nie będzie trwała 10 lat, tak jak ta trojańska, Ponad miesiąc później potężny rosyjski krążownik Moskwa 13 kwietnia obrywa od ukraińskich pocisków manewrujących Neptun. 14 kwietnia 2022 roku idzie na dno pokonany. Brzmi jak współczesna adaptacja opowieści o Dawidzie pokonującym Goliata. Znaczek pocztowy mówi wszystko. Nie mogę się doczekać koszulki z tym motywem, kupię kilka z przyjemnością. A znaczek wydano w przeddzień zniszczenia jednostki przez ukraińskie pociski. Przypadek? Nie sądzę! Okręt flagowy Moskwa pełnił służbę 31 lat. Jaka była jego historia? Dlaczego nazywano go zabójcą lotniskowców? I jak doszło do tego, że pokonał go sam Bóg muż Neptun? O tym tu i teraz, prosto z mostu. Historia prac nad krążownikiem sięga lat 60. XX wieku, kiedy z niepokojem Moskwa przygląda się amerykańskim lotniskowcom i okrętom podwodnym. Paradoksalnie jednostka, która zatonęła z rąk ukraińskich przez te same ukraińskie ręce była stworzona w ukraińskim Mikołajewie. Krążowniki projektu 1164 tworzono z myślą o zwalczaniu właśnie amerykańskich lotniskowców ciężkimi pociskami przeciwokrętowymi i nowoczesnym Pociskom dalekiego zasięgu. Choć prace rozpoczęto pod koniec lat 60., to na efekty tych prac trzeba było czekać do końca lat 70. Z planowanych 21 egzemplarzy, światło dzienne ujrzało raptem 3. Z czego pierwszy model o nazwie Sława został zwodowany w 1979 roku. 16 lat później, w 1995, doczeka się zmiany nazwy. To odtąd nazywany jest Moskwą. Służbę w każdym razie rozpoczęto w 1982 roku, na dzień poprzedzający Sylwestra. Od początku ich cechą charakterystyczną jest 16 wyrzutni ciężkich pocisków przeciwokrętowych P500 Bazalt. Do wyposażenia należy doliczyć 8 pionowych rewolwerowych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych dalekiego zasięgu, artyleria w postaci dwóch, dział kalibru 130 mm, działa wielolufowe kalibru 30 mm, wyrzutnie torped, czy wreszcie wyrzutnie bomb głębinowych. Przy pełnej wyporności ponad 11 tysięcy ton, dwie śruby i cztery turbiny gazowe o mocy szczytowej 110 tysięcy koni mechanicznych rozpędzały jednostkę do 32 węzłów. Kiedy krążownik trafia do służby, pełni ją w ramach floty czarnomorskiej. Pływa głównie po Morzu Śródziemnym, śledząc jednostki państw członkowskich NATO. Krąży również po północnym Atlantyku. Latem 1990 roku na jego pokładzie dochodzi do konferencji międzynarodowej w Jałcie, konferencji mającej na celu ustalenie zakresu kontroli uzbrojenia atomowego. Kiedy rozpada się Związek Sowiecki, flota czarnomorska zostaje podzielona i Sprawnik trafia do rosyjskiej marynarki. 16 maja 1995 roku otrzymuje nazwę Moskwa i zostaje okrętem flagowym rosyjskiej floty czarnomorskiej. W 2014 roku okręt bierze udział w rosyjskiej agresji na Krym. Głównym jego zadaniem wówczas jest blokowanie ukraińskiej floty w rejonie jeziora Donuzław. Od końca 2015 roku jednostka bierze aktywny udział w wojnie domowej w Syrii to tutaj zapewnia ochronę przeciwlotniczą rosyjskim wojskom, potem trafia do Sewastopola. Od 24 lutego 2022 roku Moskwa bierze udział w agresji na Ukrainę. Okręt ten zapewnia osłonę przeciwlotniczą zarówno jednostek morskich, jak też desantowych na lądzie. Najważniejsze jednak w tej historii jest to, jak jednostka trafia na dno Morza Czarnego. Musimy mieć na względzie, że okręt miał bardzo silny, trzyfazowy system obrony powietrznej. Jednostka miała trzy szanse na to, by przechwycić wrogie pociski zmierzające w jej kierunku, na dalekim, średnim i krótkim dystansie. Jego ostatnią linią obrony było sześć systemów bliskiego zasięgu CISW, potrafiące ostrzelać zbliżający się pocisk z niebywale. Sporą prędkością, tworząc tym samym dosłownie ścianę ognia dookoła okrętu. A to potwierdza wywiad amerykański. To stanowczo stawia znak zapytania, jeżeli chodzi o jakość czy realną wartość rosyjskiego sprzętu bojowego. Natomiast Rosjanie twierdzą, że okręt poszedł na dno w wyniku nieszczęśliwego wypadku pożaru, który doprowadził do eksplozji amunicji. Zniszczenia okazały się być na tyle rozległe, że postanowiono, by większość zazwyczaj ewakuować, a reszta miała docholować jednostkę z powrotem do Rosji. W czasie holowania, 14 kwietnia, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało do wiadomości Wszem i wobec, że w czasie heroicznego aktu holowania jednostka zatonęła w warunkach sztormowych. Większość z nas może kiwać z politowaniem głową, słysząc takie wytłumaczenie, ale trzeba przyznać, że pożary w tej jednostce nie należały do rzadkości. W kwietniu 1985 roku, w czasie pełnienia służby nieopodal wybrzeży Libii, na pokładzie wybuchu pożar. We wrześniu 2009 roku doszło do awarii kotła parowego, który wywołał pożar w przedniej maszynowni, w wyniku którego 10 marynarzy odniosło mniejsze lub większe obrażenia. Zatem Pożar podczas inwazji na Ukrainę w 2022 roku nie musi do końca brzmieć niedorzecznie, aczkolwiek dziwnie brzmi w zestawieniu z ukraińską narracją wspominającą o skutecznym zastosowaniu nowoczesnej rakiety Neptun. Neptuny trafiły na wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy dopiero w 2021 roku. W 2014 roku Rosja nie tylko dokonała aneksji Krymu, siała również spustoszenie pośród ukraińskich okrętów oraz systemów przeciwokrętowych. To dało do myślenia Armii Ukraińskiej i zlecono wytworzenie rakiety mogącej stawiać skuteczny opór przeciwko flocie czarnomorskiej. R360 Neptun trafił na poligon na początku 2018 roku, a latem tego samego roku trafił w cel morski odległo 100 km. Kijów zamówił trzy dywizjony liczące po dwie baterie każdy, a każda bateria liczy po sześć wyrzutni. Sam pocisk waży 870 kg. Rozpędza się do 900 km na godzinę. 5 metrowej długości rakieta może trafić w cel z odległości 280 km. Jeden pocisk Wystarczy do zatopienia jednostki o wyporności 5000 ton. Do zatopienia Moskwy wystarczyły dwie rakiety. Neptun stanowi poważne zagrożenie dla rosyjskiej floty na Morzu Czarnym z kilku powodów. Po pierwsze, dwuzakresowa samonaprowadzająca głowica bojowa wyposażona jest w aktywny radar wykrywający cele z odległości 50 km. Po drugie, jest odporny na zakłócenia radiowe. Po trzecie posiada zmodernizowany silnik rakietowy umożliwiający lepszą sterowność i manewrowość, ale przede wszystkim po czwartej, najważniejsze, radiowysokościomierz, czyli bardzo ważny z taktycznego punktu widzenia czynnik. Pocisk dzięki temu urządzeniu potrafi lecieć nawet 3 metry ponad powierzchnią wody, a to oznacza, że pocisk w przeważającej liczbie przypadków jest kompletnie niewidoczny dla radarów przeciwnika. Każda wojna ma swoich bohaterów, w tej historii niespodziewanie bohaterem został Neptun. Dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Chwała Ukrainie, prosto z mostu, pozdrawiam.